Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Valbraken. Niech śniące będzie z wami. Powracamy do Gothica po bardzo długiej przerwie. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że tęskniliście. Ja też tęskniłem za tą grą, naprawdę. Proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o ustawienia tutaj graficzne, wszystko najwyższych, tak samo jeżeli... Znaczy miałem problem ogólnie z obrazem, ponieważ chciałem dać najwyższą rozdzielczość, czyli 1920 na 1020, ale niestety Gothic tego nie przewiduje, nie ma takiej możliwości niestety. Okej, okay. Zaplanowałem sobie taki szybki wstęp, zrobię, że odcinki będą trwały 20 minut. Także mam włączony stopper i lecimy. Okej, jesteśmy aktualnie w nowym obozie. Zobaczmy sobie, co musimy zrobić. Jejku, ile zadań. A ja w ogóle nic nie pamiętam, co ja tu miałem zrobić. Kto ukradł posążek Klina? Klin do tej pory nie ustalił, kto ukradł jego posążek. Tą sprawą mam się zająć ja. Bunt zbieraczy. No ale zaraz, czy ja tego już nie wykonałem? W kotle znajdę skrzynię z bronią, którą swego czasu zbierał do buntowników. Pewnie kret mam przynieść wszystko, co w nim, co tam znajdę. Chory myśliwy, jaszczura, tak wiem, gdzie jest ten jaszczur, złoty miecz, Bartolo, mówimy o wojowniku, który posiadał złoty miecz. Podobno właściciel przez swoją bezmyślność został zabity przez zębacze. Muszę poszukać tych bestii w okolicy starego obozu. Może miecz wciąż gdzieś tam leży. Poszukiwanie alchemika. Rozmawiałem z Szanem o moim znalezisku z bagna, notatki alchemika wykazały, że udał się on na cmentarzysko orków. Nie mam zamiaru tam iść w najbliższym czasie, zgadza się. Nyraz, dobra, to potem oddamy, chociaż czy ja już tego nie oddawałem? Kuźwa. Mam nadzieję, że nie nagrywam już odcinka, który był nagrany, ale no trudno. Dostarczyłem śmierdzącą przysłuchę Cyferowi, był nieźle wkurzony, ale nie zaatakował mnie. Miałem szczęście, to chyba najdurniejsza robota, jaką miałem. Teraz muszę wrócić do Dextera. Obozowy Murginius. Kopacz Gurley w zamian za drobną pomoc finansową zdradził mi, że niejaki Abel z obozu przez starą kopalnię zda się na rzeczy. Kuźwa. Ile zadań? Nowe mocne ziele. Podmieniłem ziele w skrzynię Kakana, przez przypadek je wypalił. Był bardzo zadowolony, mogę to przekazać Davesonowi. Nie pamiętam, gdzie był Daveson, kuźwa. A nie, przepraszam, wiem, gdzie był Daveson. Daveson był chyba w obozie sekty, tak, w obozie bractwa. Przy tym placu świątynnym, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. Ziele dla Gomeza. Bartolo dał mi 500 był rekrutów za dostarczenie ziela. Okej. Korkalon kazał mi dostarczyć partię bagiennego ziela. Dobra, aha, czyli muszę wrócić do Korkaloma. Wytwórnia ziela. Udało mi się znaleźć sekretną jaskinię, w której Jacko i jego koledzy wyrabiają ziele. Dobra, czyli już tam byłem. Piętno przeszłości. Tak, spotkaliśmy tego zamordowanego ducha. Znaczy człowieka, przepraszam. On był strażnikiem królewskim. I duch poszukuje pewnego dowodu, który zebrał mu przywódca bandytów, niejaki Ruben. Jeżeli go odzyskał, uwolni jego umęczoną duszę. Okej, gdzie jest Nek do cholery? Wziął od Neka 100 rekruty w zamian za trzymanie języka za zębami. Jednak to niczego nie zmienia. Decyzja o tym, czy wydam Neka, podejmę już w starym obozie. Aha, czyli stary obóz. Blizna na sumieniu. Dogadałem się z Fiskiem, dostarczy płaszcz bliźnie. Dziwne, mi zachowało się podejrzanie. Powiedział, że jeżeli chcę to robić, muszę pogadać z Kosą. Tu jest Kosa, to może chodźmy do tego Kosy najpierw. Osko zdradził mi, że w obozie łowców orków był jeszcze jeden myśliwy imieniem Hugo. Ponoć bardzo interesowała go kultura orków. A, wiem, gdzie jest Hugo. Muszę go poszukać, tylko że no nie jesteśmy w stanie tam się aktualnie dostać. Nowi palacze. Zmniejszenie szakalowej ceny o skręta o 2 bryłki rudy. Baltaran powiedział, że to całkiem opłacalna cena. Dobra. Muszę znaleźć ten... nie wiem, coś miałem tam chyba dać, jakiś skręt. Sprawa firna. To niestety się zbugowało, bo oni są marto... tam nie mogę niestety wykonać tego zadania, bo jest zbugowane.
aparat Forda i chrzest Ford. Dobra. Powiem wam, że mam trochę porozrzucanych tych zadań praktycznie po każdym obozie. Także teraz, co zamierzam zrobić, to przejść się tutaj. Przejść się tutaj i pogadać tutaj z Balem Isidro, który jest ze mnie przyjaźnie nastawiony. Zbudź się! Zbudź się. Pokaż mi, co tam ma. Proszę. Proszę, no i masz gówno. Dobra. Pokaż mi, co tam... Proszę. No nie, miałeś wyjść. Dobra. Poczekajcie, pogadamy sobie z każdym tutaj NPC-tem, który ma imię, ponieważ, no cóż, Shafter, ej, przestań chlać, jak chcę z tobą pogadać, tak? Okej. Okay. Także, moi drodzy, powracamy do Gothica. Pokaż mi, co... Gothica. Wybierz! Na tym się skupiamy, natomiast reszta aktualnie serii mnie nie interesuje na moim kanale. Także, może kiedyś powrócę, zobaczymy. Co masz? Nie, niestety nie. Więc wróć! Aha, to jest ten gościu, dobra. Senian? Chcesz? Nie przyszedł. Dobra. Jeszcze tutaj jest Tornado. Zbudź! Który nic nie ma na mnie sobie do powiedzenia. Jeszcze powinien tutaj być Jeremiasz. Panie Jeremiaszu. Co pan tutaj waży w tym kociołku? Jak idzie destylat? Przy tych facetach? Ledwie i nawet mi... Okej, okay, super. Czy jesteś zadowolony? Tak, jednym słowem jesteś happy. Wszystko jest w porządku. Ja też się cieszę twoim szczęściem. Okej, okay, tutaj chyba też mieliśmy przyjść się z kimś pobić, tak mi się wydaje. Mazin. Ej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. A ty przypadkiem nie miałeś tego... Poczekaj. Bo wiem, że chyba jeden z tych handlarzy miał złotą... Tutaj złoty ten posążek. Ej, a spróbujmy skopać tego gnojka. Czy ja już go skopałem? Bo w sumie sam nie wiem, wiecie? Ale chyba jeszcze nie jestem w stanie. Chyba chcesz dostać mordę. No dawaj, gnojku. O, fuck. No i... O, fuck! Facet ma to! Ojej. To się dobrze dla nas nie skończyło. Można powiedzieć, że tragicznie. Chcę tylko zobaczyć, czy ja mu zadaję jakieś obrażenie. Poczekajcie, ile mam punktów siły? 40. No to jest lipa. Broń jednoręczna jest całkowita lipa. W ogóle chciałem iść broń dwuręczną. Tak jak ładnie. On ma... Facet ma dość. Większy zasięg, wiecie? To jest problem. Że on ma większy zasięg. Ale czy ja go już nie pobiłem? Kurde, no, nie mogę sobie przypomnieć. Kurde, to było tak dawno temu, że musimy teraz obejrzeć mój film, a jednak... Jeśli szukasz... Ale patrzcie, jaki on ma miecz. No, i żeby... Czekajcie, spróbujmy go zbugować. Fak. A, to zrób facet. Jest, ma dość. Udało się. Nie pobiłem go. Jest, okej, okay, udało się. Super, przepraszam, że krzyknąłem. Wybaczcie mi. Ale pobiłem go! Czekajcie, szybko zapiszę grę. Jest! Pobiłem go. Zobaczmy sobie ten miecz, ponieważ wydaje mi się, że to jakiś naprawdę... Brakuje mi 10 punktów siły. A tutaj... Zejdź mi z drogi! 15. Łe, to jest cienki miecz, tylko że... Byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś tego nie zrobił! Will, pogadasz ze mną, czy nie za bardzo? Powiesz, końcu cię pobiłem, wybacz mi. To była piękna walka. Kości mnie jeszcze bolą. Ale teraz jest już po wszystkim. No, jesteśmy ziomalami, przyjaciółmi. Okej. Okay. Dobra, Mazin, chyba z tobą miałem pogadać o tym, tak? Czy coś? Tak, się w ogóle sporo expo dostaliśmy. Nie. Z kimś się pogadać, ale... poczekajcie, on jeszcze miał jakiś pierścień, tak mi się wydaje. W ogóle bardzo fajnie wygląda ten miecz. Mamy aktualnie miecz strażnika, który jest też sporo wart, ale patrzcie, ten kieł cieniostwora jest droższy niż nasz aktualny szept burzy, który wymaga na siła 50, a obrażenia są większe niż kieł cieniostwora, ale to jest, wygląda zajebiście, no tylko że to jest broń dwuręczna, to jest jednoręczna, tak? Okej, okay. Co ja tu mam ustalową
Zbroję. Ej, w ogóle czemu ja nie chodzę w tej zbroi? Ta jest lepsza przecież. Teleportacja do łowców orków. Okej, okay, dobra, super. Pierścień. Ochrona przed ogniem. W trzech jest siła. Ochrona przed magią. Ochrona przed ogniem, przed pociskami, przed bronią. Ja myślałem, że zdobyliśmy jakieś fajne coś, ale... No niestety, jedynie mamy dość fajny amulet, przepraszam. A mogę ubrać dwa pierścienie, czy jeden? Mogę dwa, to czemu mam założone tylko jeden? What the fuck? Poczekajcie, to tak. Bonus do siły weźmy. Mogę trzy What the fuck? Mogę trzy pierścienie nosić? Od kiedy? Super. Ochrona przed ogniem. Przed pociskami, przed magią. Dobra, to możemy wziąć sobie przed magią ochronę. Przed pociskami tak średnio raczej. Raczej przed bronią bym chciał, właśnie. Chciałbym założyć ten pierś, ale nie mogę, nie wiem czemu. Dziwne. To jest naprawdę dziwne. Dobra. Weźmy sobie, zdejmijmy to i weźmy sobie to. Dobra. Już jest troszkę lepiej. Pójdziemy się zaraz przespać, żeby zregenerować nasze punkty witalności. Okej, okay, dobra. I chodźmy teraz tutaj. Wam powiem, że grałem ostatnio w wiele gier i praktycznie... No niestety, żadna nie ujęła mnie, tak jak Gothic. Żadna nie ma tego klimatu. Niektórzy nigdy... I niestety nadal Gothic... Znaczy niestety, przepraszam. Dlaczego tak mówię? Hej, ty! Gothic jest według mnie nadal najlepszą grą na świecie. Dobra. Prześpimy się do następnego poranka, sen dobrze mi zrobił. Dobra. Gothic jest lepszy od Fallouta, to hej, bym chciał powiedzieć. Nie! Ludzie dobra, zawsze gadają. Balka gun. Zbudź się! Pokaż mi co masz. Pokaż mi jak sobie żyć. Nic nie masz. A ty, panie przyjacielu René? Bo chciałbym dojść tutaj do tego... wniosku. Co masz? Nie, niestety nie. Więc okej. Chciałbym rozwiązać tą zagadkę. Od razu wiedziałem. A czy ja gadałem tutaj z Mordragiem, tak? To się nazywa. Nie, Lares, przepraszam. Kuźwa, Lares, ja już cię pomyliłem z Mordragiem. Ja pierdzielę, jak to się wydarzyło. Nie chlaj teraz, nie chlaj, bo chcę z tą pogadać dalej. Od razu wiedziałem, że będą. Chcesz. Aha, dobra, ty tylko możesz mnie uczyć. Okej, okay. Mam w ogóle jakieś punkty nauki? Mam 13 punktów. Okej, okay, czyli całkiem nieźle. Może. Roscoe? Mi nic nie powiesz. Ej, Sharky, a to ty nie przypadkiem nie ten? To ty okradłeś posążek Klina, no właśnie. Co? Czemu nie my ja? Posążek kupiłem od Fiska. Z tego co mi wiadomo, to ty jesteś jego paserem. Ten idiota mógł go przed tobą ukryć. Posłuchaj, mam dla ciebie propozycję. Nie donoś na mnie zbyt nowy. Zapłacę ci za to 200 brujek rudy. Na kogo nie miałbym wskazać winę? Na Bacza. Nikt za nim nie przepada. Pamiętaj, zapłacę ci. No i teraz taka decyzja. Jak na twoje szczęście! Sam się o to prosiłem! Twoje szczęście! Teraz taka decyzja, no bo jednak możemy wydać tutaj tego Sharkiego za 200 brujek rudy. Znaczy nie, przepraszam. Jeżeli go nie wydamy, dostaniemy 200 brujek rudy. Jeżeli go... Nie, a jeżeli go wydamy, właśnie nie wiem. Myślałem, Master, że to się skończyło i ty mnie nauczyłeś akrobatyki. A coś jeszcze możesz mnie nauczyć, czy tylko akrobatyki? Kiedyś takie sprawy. Mogę. Zdarzyło się inaczej. Ja już umiem akrobatykę, co to za skomplikowane coś. Dobra, poczekajcie. Tu jest kowal, którego nie było w wersji podstawowej. Hej, zaczekaj, przyjacielu, o co chodzi? Widzę, że masz przed sobą interesującą zbroję. Mógłbym ją zobaczyć? W sumie czemu nie? Ta zbroja jest we wspaniałym stanie. Takie pancerze nosili strażnicy królewscy w czasach pierwszych wojen brytańskich. A ty mówisz o tej poprzedniej, co mamy pewnie. Ten pancerz to unikat. Gdzie znalazłeś to cudeńko? Ja? Cóż, leżało w jaskini. Oj, przewinąłem. Nie chciałbyś jej sprzedać? Zaoferuję ci 500 brujek rudy. Żaden inny kupiec tyle nie zapłaci. Lepiej się do tego nie mieszać. Ludzie zawsze gadają. Potargujmy się troszkę. Daję 750 brojek i jest twoja. Kiedyś takie sprawy załatwiały się. Twardy z ciebie negocjator. To niech dobra. No dobra, niech stracę. Jee, super.
700 były krótkie za taką zbroję. Poczekaj. Okej, ale to jest nie tak. To jest my. Sprzedaliśmy mu którą zbroję? Poczekajcie. Aha, tamtą mu sprzedaliśmy. Czekajcie, wczytam grę, poczekajcie sekundkę. Kurde, no. To było to. Chcę zobaczyć, ile ta zbroja jest warta. Z góry. Otóż 500. No wiecie co? To spróbuję ją sprzedać za 1000, może się uda. Może się uda za 1000 sprzedać. Wyrwa się podnieść. Szukaliśmy go, tak. Mamy jego broń? Tak, jest, kiełdzienia stwora. Okej. Ogólnie już nie będziemy gadać jeszcze raz tej wszystkie, bo tam nic ciekawego się nie dowiemy. A jak mi to skubną, to by mnie zabili? Poczekajcie. Ej, czemu ty biegniesz na mnie z pałką, kretynie? Gościu. Zejdź mi z drogi! To była piękna walka! Dobra. Kości mnie jeszcze bolą! Dobra. Ale teraz jest już po wszystkim! No nie mogę tego przewinąć, dobra. Okej. Okay. Dobra, chodźmy stąd, bo już nic po nas. To w takim razie, chodźmy po prostu. Ogólnie w Falloutie też mi się nie podoba to, że jak na przykład kradniecie jakieś rzeczy, to nawet jeżeli nikt nie widzi, to tracicie karmę, co jest według mnie głupie, bo to jest naprawdę zabija exploring. Jeżeli chcesz grać, załóżmy dobrą postacią, tak? Także jest to głupota według mnie. Także, a w Gothicu jest właśnie to fajne, że jeżeli ktoś się zobaczy, to dopiero cię pobije i będzie taki negatywnie nastawiony społecznie do ciebie, ale dopiero jak zobaczą. Dobra, bla. Powinieneś wierzyć we wszystko. Okej, nie interesuje mnie to. I chodźmy do tego kowala i zapytajmy się go, bo ja mogę sprzedać tą zbroję, bo i tak będzie mi niedługo lepszą. Chyba. Okej, zapiszmy sobie tutaj. Okej, i teraz tak. Spróbujmy od niego wyłudzić 1000 sztuk złota. Hej, hej, zaczekaj, bla. Nie interesuje mnie to. 1000 zbroje króle. Myślałem, że to się skończyło. Nie przesadzasz trochę, mogę cię 700. Musisz uważać na to, co. A widzisz, to. Dołóż 100 i możesz ją brać. A widzicie, za 800 się dało sprzedać. Cholera. No ale niech ci będzie. Jest. Nie było. Okej. Dobra, puła. Wykuj dla mnie jakąś broń, co? Czego potrzebujesz? A czy ja mam tą broń? Poczekajcie, jeżeli ją mam, błysk nocy, zobaczmy. Nie. Puan, wiesz co, zobaczymy jakie tam składniki do tego potrzebujemy. Bo wiecie, zawsze można nas sprzedać, tak? Wykupujcie. Dość tej paplaniny. Dobra, nie mam składników. Okej, a to możesz mi coś sprzedać ciekawego? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Okej. Te sztabki, okej, to jest dość ciekawe. Sprawdźmy tylko z tych tutaj przepisów na tą naszą broń. Gdzie my to mamy, poczekajcie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Jejku, ile ja mam tutaj tego, dobra, błysknący. Broń jednoręczna, ale cieniutka. Ujej, nie, no dobra, to wiecie co, darujmy to sobie, bo szkoda po prostu materiału. W sumie może ją wykujemy gdzieś z ciekawości, jest to po prostu. O nie, nie zabij się! Dobra, na szczęście to była chata. Po prostu z ciekawości to sobie potem zrobimy, żeby dowiedzieć się, jakie są, jaka jest wartość tej broni, tak? Okej, ile już nagrywam? Kuźwa, stoper. Słuchajcie, bo mój stoper. Ej, nie włączyłem stopera! Fuck! Chyba najwyżej to będzie troszkę dłuższy odcinek. Z uwagi na to, że mam chwilę czasu. Dobra, wilk. Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. No niestety, dobra. W takim razie
Chodźmy tutaj zagadać sobie z tym kpinem, żebyśmy wykonali tą misję. W dzisiejszych czasach zapiszmy sobie grę. Powiedzmy tutaj, na ten zapis. I zagadajmy sobie. A Homer, a ty nas nauczyłeś siły, czy nie? Pewnie masz rację. Z tamą. Mocna jak... Okej, dobra. W tej historii patrz. Znaczy ja ogólnie tego Batcha nie lubię, także nie mogę na niego zwalić tą winę. Od co? Także tego Batcha jak najbardziej możemy wrobić. Mnie to nie dotyczy. Zagadajmy sobie już. Zapomnijmy o całej sprawie. Dobra? Liderem. Ludzie zawsze gadają, że będą co wstawić. Musi być jednak ziarno prawdy. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Mam na to wywalone, szczerze mówiąc, za stanu już gadaliśmy. To nie mój problem. To jest Nek, który was uciekł. Z nowego ze starego obozu do nowego. Pewnie Blin. Wiem, kto ukradł ci posążek. Kto to taki? To Batch. Wiedziałem, że z niego kawał skin syna. Dzięki. I co, i to wszystko? I teraz poczekajcie. Teraz jestem ciekawy, czy Sharky nam zapłaci. Mogę zapisać grę. Tak. Musi być jednak ziarno prawdy. Dobra, 200 plujek rudy. A jeżeli załóżmy... Dobra, zapisałem na szczęście. A załóżmy, że wydamy tutaj tego Sharkiego, to zobaczymy co... Jaka jest alternatywa tego wyjścia z tego zadania. Zakończenia. Lepiej się do tego nie mieszać. Wiem, kto ci ukradł. To Sharky. Aha, czyli 200 ekspa, tak? Co więcej, próbował mnie przekupić. Skąd wiesz, że to on? To właśnie Sharky jest nowym pasterem Fiska. Sam załatwiłem mu tą robotę. Już ja go dorwę. Okej, czyli to wygląda w ten sposób. Sharky, ty idioto. Doniosłeś na mnie, idź precz. Dobra. Weźmy po prostu kasę. Chyba kasa aktualnie się nam bardziej przyda. Nie chcę sobie robić tutaj wrogów w obozie, bo po co? Po prostu daj mi kasę i zapomnimy o wszystkim. A tego Batcha i tak nie lubię, także mogę na niego rozwalić. Schować tu magię, będą się raz i pili. Pewnie masz rację. Oczywiście, że ukradł posążek Batch. Dostajemy, ale patrzcie, to i tak się opłaca, bo mamy 50 punktów doświadczenia. I za to i 200 bryłek krótko, także i tak to się opłaca, także jest zajebiście. Dostałem tą rudę czy nie? Bo mi się nie wyświetliło. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Chyba. A my się na nie pół tysiąca. Ale okej, nie, coś mi się nie wyświetliło. Jeszcze raz to muszę przebić, bo coś się zbugowało. Chyba nie dostałem tej rudy. Czekajcie, zaraz sprawdzimy. Ja mam kasy na początku. Bo czasami gotyk niestety się buguje. Jak za którymś razem wczytałem, to po prostu nie się. To nie mój problem. Ja mam bryłek rudy. No widzicie? Nie dostaliśmy naszej bryłek. Dobrze to zauważyłem. Jeśli myślisz, że... Zauważyłem, jednak mam sprawne oko. Wiem, kto ukradł posążek. Pogadajmy lepiej o czymś. Okej. Teraz idziemy jeszcze raz i oby teraz, obyśmy teraz dostali. Weź tutaj. O! Teraz dostaliśmy 200 brylek. Teraz jest w porządku. Widzicie? Jest 7700, tak? No. To mi się podoba. No niestety, widzicie, Gothic się czasami zabuguje, nawet przy takim zadaniu, także nie możecie za szybko... Twój koleżka gryzie teraz ziemię. Jak będziesz podskakiwał to akon, to skończysz tak samo, a teraz idź precz. Kto gryzie ziemię? Przecież Klin żyje. Mówisz o Sharkim? Co? Już zdążyłeś go zabić? Tak szybko? Przedam dopiero byłem. Czekajcie. Mam już gość tej paplaniny. Nie no, jest Sharki czy nie? Bo go nie widzę. Nie no, jest przecież. Co on gada za głupoty? Kto gryzie ziemię? Jaki koleżka mój? Co on gada? Nieważne. No dobra. Zagadajmy sobie... O, teraz moje psy się musiały odpalić. Po sumie czemu nie? Bo zawsze lubią szczekać, kiedy nagrywam filmy. Gorn, przestanie... Odsuń się! Nie, nie przesunę się. Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia, my friend. A niech sobie szczekają. Dobra, wybaczcie. Tak zaraz kończę odcinek. To nie mu... O, kosa. Podobna można u ciebie dorobić. Nic się jeszcze nie zaczęło. Czekamy na odpowiedni moment. Przyjdź później. Nie rozumiem.
Aha, i bardzo dobrze, na razie nie zaprzątaj sobie tym głowy. Dobra, to zadanie prawdopodobnie jest przewidziane w następnym rozdziale. Żeby nie można było go teraz zakończyć. Dobra, Alvaro. Ja ciebie skądś kojarzę? Nie. Dobra, no to nieważne. Torlo, a z tą mogę zagadać? Nie. Dobra, to mi się wydaje, że jest wszystko, jeżeli chodzi o ten obóz. To teraz udamy się po tą paczkę z bronią do tej kopalni. Jak już tutaj jesteśmy po prostu, to udamy się po prostu tam. Kort, a z tą jeszcze mogę pogadać? No niestety, w Gothicu wam powiem, że jest bardzo dużo chodzenia. I ogólnie w edycji... Jaka to była? Nie. W Mrocznych Tajemnicach było coś takiego fajnego, że był pierścień szybkości, czy tam prędkości, jak zwał, tak zwał, dzięki któremu mogliśmy szybciej biegać. I ja się nie przespałem i teraz będzie krwawił. Weź się napij. Dobra, napił się już, miał być ok. No i załóż jakąś zbroję, no bo przecież nie będziesz tak latał nago, nie? Ej, to nawet ma lepszą. Ej, to jest też zajebiste. To jest zajebiste. To jest ta zbroja nowicjusza z Gothica 2. Jak się dostawaliśmy do klasztoru, to właśnie mieliśmy tą zbroję. Także fajny to jest smaczek. O, ja tu nie byłem. A, już wiem, czemu tutaj nie byłem. Poczekajcie, w ogóle zapomniałem, jak się robi quick save'y. Niestety. Czy ja mam szansę z dzikiem aktualnie? Raczej wątpię, ale w sumie mogę spróbować się zaraz z nim pobić. Pozbieramy tutaj tylko te polne i górskie ziele, które będzie nam pewnie przydatne do alchemii. Zapiszmy grę. I spróbujmy zabić te dziki. Może się uda, może się uda. Czekajcie, muszę troszkę oddalić. Bo o, żebym coś widział. Okej, trzy dziki naraz, zobaczymy. No uderz. O, fuck. Teoretycznie mam szansę. No chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. One tak szarżują, także są dość proste do przewidywania, tylko że są trzy, nie? Chodź. Fuck. O, cholera. No chodźcie, no. Jest, jednego zabiłem. Zapiszmy grę. Jeden zabity. Fuck. Fuck. Do tyłu, do tyłu. Jest. I? To jest takie kejtowanie, jak w LoLu. Dobra. I wydaje mi się, że dźwięk, że muzyka jest za głośno, ewidentnie za głośno. Dobra. Na szczęście mamy umiejętność zdobywania skór i pazurów, które się nauczyliśmy, która jest bardzo przydatna i warto na to wydać chociaż kilka punktów doświadczenia, uwierzcie mi. Naprawdę warto, jeżeli się zastanawialiście zawsze w Gothicu, czy warto iść w to właśnie w te skóry i tak dalej, tak, warto. Tak, widzicie, możecie się wzbogacić bardzo szybko dzięki temu sposobowi. I teraz moje psy nie będą cały czas szczekać. Ej, nie wiem, czemu się zaczęło robić lag. Ja mam nadzieję, że nagrywa. Bo niestety wróciłem do tego OBS-a. Bo kiedyś nagrywałem frapsem. Żeby wszystko było przechwytywane. A teraz nagrywam... znaczy nie, tak, kiedyś nagrywałem frapsem, teraz wróciłem do OBS-a. I kim ty? Tu jest jakiś kill i feel, zaraz sobie z nimi zagadamy, tylko tutaj te gorzkie chleby pozbieramy. Już jest 25 minut, fajnie. No to ja już za długo nagrywam. Okej. Okay. Tutaj skończymy odcinek, ponieważ ja tak muszę iść uspokoić moje psy. Pozbieram tylko te ziółka. I praktycznie mam dzisiaj wolny dzień. Aha, ogólnie wytłumaczę wam, czemu będę robił 20-minutowe odcinki, dlatego że będę teraz niestety wracam do pracy, urlop mi się kończy. I niestety nie mam jakby czasu, żeby nagrywać godzinne materiały, poza tym nikt z was nie ogląda godzinnych filmów. No, powiedzmy sobie szczerze, tak? Także myślę, że 20-25 minut będzie optymalnie. Ewentualnie będę coś skracał, żeby wiecie, jakieś wyciągnąć ciekawe momenty. I tyle, jeżeli uznam za jakieś nieciekawe.
Także to tyle. Dzięki wam za oglądanie. Zagadamy tutaj sobie z tym kinem i filmem za chwilę. W następnym odcinku. Także trzymajcie się. Niech się będzie z wami. Na razie, cześć.